Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj kolejne odkrywanie moich rarytasków, a więc wszystko z mojej szafy. 10 kolejnych zapachów. Zostańcie ze mną. Cieszę się ogromnie, że jesteście ze mną. No i zaczynam odliczanie następnych 10 zapachów. Tutaj w odsłonie intro chcę znowu odkryć 10 moich super zapachów. Zbliżam się już do końca, kochani, nie będę Was zanudzać tymi odcinkami o kolekcji. Ja myślę, że będzie jeszcze tylko jeden odcinek, aczkolwiek przybywa mi trochę tych zapachów, więc może gdzieś tam jeszcze się ukryje następna dziesiątka. No i chciałabym zrobić taki odcinek o nowościach. Jeden już wyszedł, ale mam coś, że tak powiem, w koszyku marzeń, co planuję kupić właśnie na moje urodziny, więc muszę Wam koniecznie zrobić recenzję tego zapachu. Kto mnie bacznie ogląda, ten wie, co to za zapach, a jestem ciekawa, czy wiecie. Ale mówię, to planowałam wcześniej, więc rzuciłam nazwę tego zapachu. No ale zaczynajmy dzisiaj. Słuchajcie, dzisiejsze 10 zapachów będą to takie trochę bardziej świeżaki, tak, będą to świeżaki i zaczynamy od zapachu, który ja nigdy nie pokazałam na wizji, słuchajcie, a mianowicie jest to taki zapach zapomniany od Lancôme, nie wiem czy pamiętacie, od Lancôme, były 3 zapachy, był chyba niebieski, jeszcze pomarańczowy, Orange, powiem Wam, że uleciało mi, nie chcę tu zmyślać, bo krytykujecie mnie, jak czytam te nazwy perfum, a naprawdę ten zapach wleciał mi kompletnie z głowy, no ale ja jestem posiadaczką testera od Lancôme. On jest pewnie już nieświeży, znaczy przeterminowany na pewno, bo go dawno nie używałam, ale mniej więcej jest to zapach właśnie taki zielony, świeży, cytrusowy, bardzo fajny, sprawdzał się na lato, był taką super mgiełką właśnie do ciała. Bardzo rzeźką. No żałuję, że nie mam właśnie tego pomarańczaka, ten Orangerie. Jak znajdę jego nazwę, to Wam wstawię tutaj pod filmikiem, bo to były bardzo fajne i ciekawe zapachy. Jestem właśnie niezmiernie podekscytowana, że go mam. Pamiętam, że był jednym z moich ulubionych i zastanawiam się, czy Wy macie właśnie z tej serii gdzieś tam ukryte te zapachy Lancôme też. Słuchajcie, następnym tutaj zapachem, który ja mam w swoich zbiorach, który był zapachem też takim drugiej szansy trochę, ja go trochę krytykowałam, jest taki dawno niewidziany odcinek, który nagrałam bardzo dawno temu, kiedy po raz pierwszy ten zapach był tutaj lansowany, więc Gabrielle Chanel. Powiem Wam, że teraz z perspektywy czasu ja go bardzo miło oceniam. Uważam, że to jest zapach taki bardzo klasyczny, bogaty, taki trochę pomarańczowo-luksusowy. Oczywiście nie dorównuje to innym zapachom Chanel, ale warto go mieć w swojej kolekcji. Ja mam wodę perfumowaną, no i ten flakon mi się coraz bardziej podoba. Kolejnym tu zapachem już teraz idę w stronę świeżych. Ja tu wspominałam ten zapach wielokrotnie. Coś dla wszystkich wielbicielek właśnie świeżaków, tak jak tu powiedziałam. Przepiękny zapach Giardini di Seta, Salvadora Dali. Specjalna kolekcja 4 pięknych zapachów. Ja mam tylko ten, chociaż szykuję się na ten niebieski też. Przepiękna kwintesencja takich świeżych akordów, przeplatanych, bym powiedziała, takimi kwiatami z pięknego ogrodu. Jest to taki manifest o jedwabiu też, tych ogrodów jedwabistych. Piękna buteleczka, dla samej buteleczki fajnie też mieć te perfumy w swojej kolekcji. Jestem bardzo zadowolona, że mam, bo ja jestem bardzo wybredna, a chciałam coś takiego świeżego i właśnie koleżanka poleciła mi ten zapach. Powiedziała, że jest trochę niedoceniony w dobrej cenie, bo one nie są tak niezmiernie drogie, a przepiękna, przepiękna też butelka i przepiękna odsłona. Kolejnym takim tu świeżakiem jest wielokrotnie omawiany zapach Michaela Korsa, ja go bardzo lubię, Sky Blossom. On mi przypomina, słuchajcie, konkretnie przepiękne lato, świeżość i w niektórych sklepach wiem, że chyba Michaela Korsa w tych butikach ten zapach jest rozpylany. On jest po prostu mega, mega czysty, mega jedwabisty, mega
taki świeży, bym powiedziała, pełen wigoru i takiej energii. No i kojarzy mi się z wiosną i latem, kiedy no, jest najlepsza pora właśnie na spełnianie swoich marzeń, nie też na jakby cieszenie się życiem. Także ja go uwielbiam. Naprawdę jeden z lepszych zapachów, mimo że może ja Michaela Korsa tak nie za bardzo cenię. I na przykład nie każdy zapach, który on tutaj wydał, mi się podoba. Na przykład Sexy Ruby uważam, że jest zapachem nie dla mnie, aczkolwiek jest bardzo dynamiczny, bardzo taki kokieteryjny i pełen sensualności. Ale przechodźmy do następnych zapachów, które Wam tu przyniosłam. Zapach z kolekcji, one wyglądają jednakowo, mogę powiedzieć. Zapach, który jest tutaj ukłonem w stronę Cherry Blossom, czyli takich wiśniowych kwiatów. Bardzo rześki, specjalna edycja właśnie. Były trzy buteleczki, chyba ja Wam pokazywałam. Ja mam jedną, którą już Wam pokazywałam, ten Plum Blossom bodaj się nazywał, ze śliwką. Mam jeszcze jedną wersję, tą taką gruszkową bardziej. Nie wiem, czy ją pokazywałam Wam, ale bardzo lubię te zapachy. Ja w ogóle lubię kwiat wiśni i wszystkie te zapachy z kwiatem wiśni no, jakby do mnie przemawiają od razu. A są to takie mitowanki. Zobaczcie, jak się fajnie komponowuje w ta etykieta tutaj do moich paznokci. Następny zapach, który ja wielokrotnie mawiałam, w zasadzie nie powinnam go przedstawiać, bo to jest, ja już go przedstawiłam, Blooming Blossom. To jest wersja Roll-On, no ale miałam Wam pokazać wszystkie buteleczki, które mam. Zastanawiam się, czy powinnam pokazywać miniatury, czy tutaj sample, ale chyba nie będę. Powiedzcie mi, czy byście chciały. No to jest zapach niedościgniony. Słuchajcie, zbliża się wiosna. Przepiękny, pełen dynamizmu, kobiecości. Taki, dla mnie to jest taki manifest, słuchajcie, kobiecości, ale też takiej eteryczności, niewinności, bo on jest też dla młodej dziewczyny albo młodych kobiet, takich duchem może, młodych duchem. No, dla mnie to jest zawsze top 3 zapach. Ja nie mogę nie mieć go na toalecie, ale tak jak mówię, to jest takie dopełnienie tej wersji Blooming Bouquet, bo to jest Roll-On. Także możecie gdzieś na wakacje, czy nawet ze sobą mieć w torebce. Ja obiecuję, nie pamiętam, że jedna widzka tutaj zapytała się, czy mogę przedstawić taki odcinek, kiedy pokażę też zapachy. W zasadzie nie zapach, ale uzupełnienia do zapachów typu body lotion, body cream, czy jakieś właśnie rolony, tak? Ja przymierzę się do takiego odcinka, bo ja bardzo lubię takie uzupełniające tutaj produkty. One podnoszą jakby trwałość perfum, które używacie, no i fajne są właśnie nawet, czy gdzieś jedziecie, czy budujecie ten zapach na Was, także tak jak najbardziej. Teraz bym chciała pokazać Wam zapach, który pokazywałam, Beautiful Magnolia, Beautiful Magnolia Intense, Intense, która wyszła już. No a to jest mały, niewinny dla panny młodej, panny młodej z takim patrzeniem na świat bardziej, jakby to przełożyć, takiej dziewczyny, która wie, czego chce od życia, no ale ta otoczka cała ślubna gdzieś tam jest, no i buduje się właśnie tą całą atmosferę tej nowej drogi życia, czyli Beautiful Belle. Przepiękny zapach, ja mam go w swoich zbiorach. Ja był taki czas, że bardzo go lubiłam, często się pryskałam, ale kiedy nadszedł czas, słuchajcie, Beautiful Magnolia, dla mnie Beautiful Magnolia jest z przepięknym zapachem. Jeśli nie znacie zapachów Estée Lauder, i to nie jest żaden sponsorowany tutaj apel, to zapoznajcie się, naprawdę niektóre są bardzo, bardzo piękne. No i są takim uzupełnieniem, jeśli ktoś lubi na Estée Lauder generalnie. Kolejnym zapachem, patrzę, który już Wam pokazałam, jest niezmiernie trudny zapach. Ale ja go bardzo chciałam mieć w swojej kolekcji. To jest Gucci Memura. Dune Odor Memura. Nie umiem tego przeczytać, kochani. Wybaczcie mi strasznie, ale chodzi o takie wspomnienia, reminiscencje. Ziemski zapach. Kojarzy mi się, słuchajcie, z taką ziemią po deszczu, kiedy dodaje nam też takiego kopa, bym powiedziała, bo takiego oczyszczenia, ale niezmiernie trudny do opisu zapach. Ja mam o nim odcinek, jak chcecie, ja Wam podlinkuję. Bardzo dziwny ten zapach. Ja uważam, że Gucci idzie teraz w kierunku takich zapachów bardzo
eterycznych, ale też ziemskich, takich trochę drzewnych, trochę ciężkich do sklasyfikowania, takich właśnie drzewno z wykończeniem takim skórzanym. To jest właśnie taki ziemisty, taki chłodny zapach, który ciężki jest do noszenia. Ja go rzadko noszę, ale wydaje mi się, że ma taką właśnie duszę w sobie. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, koniecznie mi powiecie. No i daje takie właśnie reminiscencje czegoś tam zakodowanego w naszym umyśle, w naszej pamięci. No i zbliżamy się do końca. Mój ulubiony zapach. Ja widzę, że nie bardzo cieszy się ten odcinek popularnością. Może nie lubicie takich świeżaków z Armani Privé. To jest przepiękny zapach, który mi przypomina Vetiver Babylon de Yulong. Ja nie wiem, czy on jest wycofany, ale widziałam, że jest. Był w bardzo dobrej cenie. Cudowny zapach, on mi kojarzy się z Mediolanem, kiedy ja spędzałam czas w Mediolanie. No i właśnie wtedy używałam Armani Privé. Coś pięknego. Ten zapach jest cudowny, po prostu taki herbaciany, taki bergamotkowy, taki cytrusy naprawdę, ale takie dające Wam pełen wigoru, takich, ja bym powiedziała, dobry zapach na planowanie na przykład tego, co chcecie zrealizować w życiu, bo mi się tak kojarzy właśnie z takim pozytywnym nastawieniem, z takim pełnym wigoru, wiary w siebie, self-confidence, przepiękny, przepiękny zapach, ja w ogóle lubię te zapachy. No i zmierzamy do zapachu, który jest już vintage. To jest stara odsłona meteorytów. Ja mam specjalny odcinek o nim. Ja wiem, że on jest stary, ale pachnie tak samo. Słuchajcie, nawet jak go teraz psiknę, to on naprawdę pachnie nadal pudrowo, fijołkowo, irysowo. Przepiękna, przepiękna edycja. Ja pamiętam, była cała makijażowa, super odsłona. Ja miałam, pamiętam, jak pierwszy raz dostałam i w ogóle pracowałam właśnie w perfumerii. No to było coś niesamowitego, właśnie te kolekcje Guerlain i tak mi się kojarzy ten zapach, ale mówię, to jest zapach vintage, nie wiem jak ta nowa odsłona ma się do starej, natomiast wydaje mi się, że pewnie jest jakaś taka wzmianka i taki jakiś akord ten nowoczesny meteorytów. No i ostatni zapach, patrzę, czy wszystko przedstawiłam, zapach, który kupiłam, ale odłożyłam na półkę, słuchajcie, bo wolę inną jego wersję, mianowicie butikowa wersja Chanel Paris Riviera, taka letnia, przypominająca nam o wakacjach, o tym, że jesteśmy tam gdzieś na Rivierze, opalamy się, jest słońce, jest fajnie, jest czas na wakacje. Taki troszeczkę zapach ciekawy, ale powiem Wam, że wracam bardziej do Venise, który jest przepięknym pudrowym, ja go Wam przedstawiałam. W ogóle są dwa odcinki o tych zapachach niszowych właśnie z butiku. No, ale mam go w swojej kolekcji, bardzo się cieszę. Czemu nie? I bardzo lubię te butikowe zapachy. Niektóre są bardzo trudne, niektóre są bardzo mocne, więc niektóre są katastrofalnie, jeśli można tak powiedzieć, w ogóle drogie. No, ale niektóre warto mieć w swojej kolekcji. Wy to wiecie, jeżeli jesteście kolekcjonerkami. No i słuchajcie, to by było już na tyle na dzisiaj. Już nie będę Was zamęczać kolejnymi dziesiątkami tutaj. I tak jak mówię, będzie pewnie jeszcze jeden odcinek z tego cyklu. Jestem bardzo ciekawa, który wy macie z tej właśnie dziesiątki, którą Wam przedstawiam i o Lancôme, czy pamiętacie tą serię właśnie tych trzech zapachów. Zielona, pomarańczowa i niebieska, pamiętam. Ale gdzieś chyba wirtualnie, znaczy internetowo można je dostać. Serdecznie Wam dziękuję za bycie ze mną. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Kliknijcie ten magiczny guzik, rozwijajcie kanał ze mną i do polubienia, i do Waszych super, super komentarzy. Jest mi niezmiernie miło, kiedy je czytam. No i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.